Siema! Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak i skąd instalować czcionki do Photoshopa. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli Ci pomogę, oraz aby nacisnąć przycisk subskrybuj, by być na bieżąco. Więc nie przedłużam, przechodzimy do oglądania. Dobra, więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, musimy wejść w przeglądarkę, w moim przypadku jak zawsze to będzie Google Chrome. I ja mam tutaj włączone 8 stronek, gdzie możecie sobie pobrać jakąś dowolną czcionkę. Link do każdej stronki będziecie mieli w opisie. Ja Wam pokażę tylko na przykładzie jednej stronki, jak sobie pobrać jakąś czcionkę, bo na innych stronkach jest bardzo podobnie, jak nie wręcz identycznie. No więc bez przedłużania po prostu, pamiętajcie, że jest ich 8 tych stronek i każdą macie w opisie, więc możecie sobie przejrzeć każdą. My wchodzimy na jakąś stronkę, w moim przypadku to będzie właśnie ta, DaFont. Ze wyszukiwaniu wpiszemy TEA TRS. Robimy szukaj. Mi się ta czcionka spodoba, tak? Klikamy ściągnij. Jak widzicie, zip nam się już pobrał. W takim przypadku robimy tutaj. Pokaż w folderze. To minimalizuje i na drugim ekranie mi się pojawił, o, takie coś. Teraz sobie zrobię jeszcze widok. Pokaż ikony i wyrzucę go na pulpit. Zamykamy to, klikamy prawym, wypakuj tutaj, otwiera nam się coś takiego. Takie coś nam się wypakowuje, w tym przypadku w tej czcionce. Mam pokazane jakieś tam przykłady tych czcionek, co nie? Tutaj mamy jakiś list, który tam macie, że możecie sobie przeczytać tam różne o dotacjach dla autora tej czcionki, tak? To możecie sobie to przeczytać i co najważniejsze, wypakował nam się taki plik. Wchodzimy do niego dwa razy i tylko co robimy, klikamy zainstaluj i w tym przypadku czcionka nam się już zainstalowała. Możemy to sobie zamknąć. Teraz otworzymy sobie Photoshopa. Dobra, po otwarciu Photoshopa tworzymy sobie na szybko jakiś właśnie plik. Dobra, mamy coś takiego, klikamy sobie T na klawiaturze. Wybieramy sobie kolor czarny, piszemy coś, siema. Zaznaczamy go, klikamy tutaj i tu sobie wyszukujemy TEA TRS. Wybieramy to narzędzie, jak widzicie, Ctrl T, powiększ sobie. Mamy pobraną czcionkę, możemy już sobie jej dowolnie używać. Więc tak naprawdę to tyle w tym, jeśli chodzi o pobieranie czcionek. Jest to bardzo banalne, bardzo krótkie. Mam 3 minuty materiału, a już czcionkę mam pobraną i tak z każdą czcionką się zrobi. Na każdej z tej strony, co możecie sobie wyszukać jakąkolwiek właśnie czcionkę i możecie sobie ją pobrać. Naprawdę jest tutaj dużo opcji, dużo czcionek. Jeżeli będziecie chcieli, no to w następny odcinek zrobię na temat najbardziej popularnych czcionek do wykonywania grafik, ale to dajcie znać w komentarzu. Tak naprawdę to było na tyle, przechodzimy do zakończenia. Dobra, to już koniec tego materiału. Jeżeli chciałbyś, abym zrobił film na temat najbardziej popularnych czcionek do wykonywania grafik, to daj znać w komentarzu. Ja się żegnam, siema!